Zdrowia. Każda sytuacja jest dobra dla środków masowego przekazu, żeby skopać Trumpa. Nawet tragedia lotnicza. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, na dzień dzisiejszy to no jest żałoba. Jest żałoba w Etiopii. 157 osób zginęło na pokładzie Boeinga 737 MAX, MAX 8. Jest to drugi wypadek w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Poprzednio rozwalił się, upadł samolot Lion Air, czyli lwie linie lotnicze. No i to wszystko się odbywało podobnie. Ten samolot się podnosi. Samolot się podnosi, po prostu coś się dzieje i po 5-6 minutach po prostu samolot spada. Podejrzenia były, że to są automatyzacja. No i Trump, jak to Trump, on powiedział, że w zasadzie samoloty na dzień dzisiejszy powstały, są za bardzo skomplikowane. Są za bardzo skomplikowane do latania. No i co się stało? No w Ameryce zamiast o tym horrorze, o tych tragediach ludzi, którzy tam zginęli, no i ogólnie giną w wypadkach samolotowych, no to zaczęło się kopanie, atakowanie Trumpa, że on się kompletnie nie zna i zajmuje swój głos jak zwykle. No w międzyczasie Australia, Malazja, Singapur zawiesiły te loty Boeinga 737-8 MAX. China, Indonezja, sporo Ameryki Łacińskiej. Później Europejczycy się w to włączyli. Anglia zatrzymała, Francja, Niemcy, Irlandia. No większość ludzi, większość krajów po prostu pozatrzymywała latanie. Nie czekając, Boeing jak zwykle mówi, że tam nie powinno być problemu. Ale gdzie jest problem? Problem jest podobnież w tym, że te wszystkie sensory, te wszystkie czujniki, które tam wyliczają, jak to się wszystko podnosi, czasami jakoś dziwacznie się zachowują. No i Boeing wiedział, że one się jakoś tam dziwacznie zachowują. Nie wiadomo, co zrobili, żeby to zmienić, żeby fizycznie, elektrycznie powymieniać te czujniki, no ale niby poprawiali software'owo. Poprawiali software'owo i teoretycznie ci piloci mają tam jakiś taki wyłącznik, żeby przerzucić na ręczne latanie. No ale te ręczne latanie to w zasadzie nie istnieje. To już dużo tych lotników w Ameryce, dużo lotników w Anglii 10, 15, 20 lat temu mówiło, że zaczyna się latanie na drut. No i w zasadzie ten pilot, no to on tylko włącza tą stacyjkę, włącza autopilot i praktycznie to wszystko leci. Większość tych pilotów amerykańskich czy tam światowych, no to z reguły to by byli ludzie, którzy latali tam 50, 60, 70 lat temu, no to oni albo latali na wojsku, bo w Ameryce to bardzo dużo tych kapitanów, tych samolotów, czy pilotów samolotów, no to są byli wojskowi. Oni tam mieli dziesiątki, setki, tysiące godzin latania na prawdziwym samolocie. No jeżeli nie zginęli w czasie walki, czy nie zginęli z jakichś tam wypadków, no to po tym swoim odbyciu służby lotniczej, wojskowej, tam 10 czy 15 lat szli do służby cywilnej, no i się po prostu wiedzieli, jak zachowywać. Parę lat temu był taki wypadek, kiedy Jumbo Jet po prostu wylądował jak szybowcem, leciał szybowcem, stracił obydwa silniki i jak szybowiec leciał i usiadł na rzece Hudson w Nowym Jorku. No, przerobić wielki Jumbo Jet, wielki samolot Boeinga w sumie,
na szybowiec i to się zorientować, jak to wszystko schodzić, jak podchodzić i żeby to się nie zarwało, nie urwało, nie spadło za wcześnie, nie poleciało za daleko, no to to są po prostu nieprawdopodobne zdolności i tych zdolności już nie ma. Lotnicy na dzień dzisiejszy, no to oni są wyszkoleni na wszelakiego rodzaju symulatorach, są wyszkoleni na wszelakiego rodzaju sztucznych aparatach, widzą to wszystkie, uczą się z tych obrazów poszczególnych lotnisk, podchodzą odpowiednio z tej strony czy z tamtej strony z wiatrem czy pod wiatr, czy wiedzą, mają wszystko to wykute na blachę komputerowo, te wszystkie symulatory, łącznie z tą kabiną, która tam podchodzi, to okno widać i tak dalej. No wszystko jest to jak wielka jedna gra, no ale w zasadzie wziąć tą kierownicę tego samolotu, żeby prowadzić w wypadku, kiedy coś tam się dzieje, no to nie ma już szczególnie właśnie na tym dalekim wschodzie, te Chiny, te wszystkie nowe bogate kraje, które mogą sobie pozwolić na samoloty, no to bardzo dużo przyjmowało pilotów z zachodu, z Europy, z Ameryki, no ale stawiają na swoich pilotów, no i ci piloci są wyszkoleni pod drut, oni tam nawet nie do tego stopnia, że w obydwu tych wypadkach była taka możliwość, żeby w tym, kiedy coś się tam zaczyna dziać, no bo tam są jakieś takie ostrzeżenia, no to można to wyłączyć i włączyć na automatycznego pilota, no ale to nie pozwala. To znaczy nie pozwala. Oni nie potrafią tego przełączyć, no i nawet jeżeli by przełączyli, no to nie byliby w stanie zrobić cokolwiek. Także Trump ma trochę rację, że jest to wszystko za skomplikowane do latania przez człowieka. Także, że pilot jako taki, no to już w zasadzie zaczyna być no takim samym członkiem załogi jak stewardesa, czy steward, czy obsługa tam naziemna. Oni już nie mają tych wieloletnich doświadczeń i godzin latania i tak dalej, i tak dalej. Wszystko leci na drut. Wszystko leci na elektronikę. Teraz te samochody też samojeżdżące zaczynają wchodzić i to jest coś bardzo podobnego. Na YouTube niedawno był taki filmik, kiedy facet właśnie w samochodzie zasnął jako kierowca, no i po prostu postawił na autopilota i spał za kierownicą. Także w tym kierunku idą i samochody, idą też i samoloty. Czy Trump powinien się wypowiedzieć na ten temat? No oczywiście, że powinien się wypowiedzieć na ten temat. On się wypowiada na wszystkie tematy, no i ma rację, jest po prostu człowiekiem i ma obserwacje. No i prawda jest taka, że ci ludzie nie są w stanie opanować tej elektroniki. Ta elektronika stara się jakoś tam wyliczyć dane statystyczne i możliwości, i scenariusze, i tak dalej, no ale jednak przejście na ręczne kontrolowanie, no to zostało oddane maszynom. Maszyny po prostu prowadzą te samoloty. W 2009 roku była za Obamy, to jeszcze było, bo była taka sytuacja, kiedy ludzie się wszyscy przestraszyli Toyoty. Toyota, oni zrobili jakieś takie różne przyciski do startowania silnika takie bez zapalania i tak dalej. No i w instrukcji to tam było, że żeby zatrzymać samochód, który tam się porusza, to żeby go zatrzymać, no to trzeba nacisnąć guzik start na 3 sekundy i wtedy samochód się zatrzymuje. Kto by takie rzeczy czytał? No nikt w zasadzie nie czyta. Elektronika, ktoś wymyślił taki przycisk do startowania i przycisk do zatrzymywania przez naciskanie startowania. No dosyć idiotycznie to było. Przypuszczalnie ludzie napisali jakieś te książki, wyjaśnienia, instrukcje, informacje, że tak to się robi, no ale nikt tego nie czyta. No i w wypadku tych obydwu samolotów
nie powinny się te sensory rozwalać, nie powinno to reagować, nie powinno to przebijać, reagować w ten sposób do tego momentu, żeby ten samolot się rozwalał. Jeszcze ciekawa sprawa to jest taka, że ten 737 MAX 8, no to on w zasadzie to jest nowy model, to nie jest 737. Oni z jakiegoś powodu też zrobili pomyłkę, bo powinni go nazwać jakoś inaczej. No, większość już było, te 47, 57, 777, to już wykorzystali te wszystkie liczby, cyferki i tak dalej, ale się okazuje, że 737, no to on tak dużo nie ma wspólnego z 737 MAX 8. I może to jest też trochę pomyłka, że piloci, którzy latają na 737, na tych starych samolotach, no bo to w sumie te Boeingi, no to one już są z lat tam 60-tych, 70-tych. No tyle tylko, że to wszystko, cała ta elektronika i te komputeryzacja i te czujniki i to wszystko to jest dodawane. Ten cały tylko obudowa, te szasy, ta karoseria, można powiedzieć, się poprawia. Jest to kompletnie niby inny samolot. Także jeżeli ci piloci są mniej trenowani, mniej sprawdzani i tak dalej, bo im się wydaje, że potrafią latać na 737, no to 8 MAX może być troszeczkę inny. No, zobaczymy, jak wyjmą te czarne pudełka, te czarne skrzynki, co tam było tym powodem. Mam nadzieję, że to już będzie rozwiązane raz na zawsze. No bo to w sumie wielka tragedia. Tym biednym Etiopijczykom wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Zdrowia. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia, do subskrybowania. Dzwoneczek dzyń o zawiadomieniach, o codziennych filmikach i do następnego.